Żyrardów, zabójstwo 20-latka. Strzelano z samochodu. Policja i prokuratura wyjaśniają okoliczności zabójstwa 20-latka w Żyrardowie. Policja i prokuratura wyjaśniają okoliczności zabójstwa 20-latka z Żyrardowa. Mężczyzna został zastrzelony w Żyrardowie w nocy ze środy na czwartek. Strzał został oddany z samochodu, który następnie odjechał. Ze wstępnych ustaleń wynika, że w aucie prawdopodobnie znajdowały się dwie osoby. Jak poinformowała rzeczniczka prokuratury okręgowej w Płocku Iwona Śmigielska-Kowalska, w związku ze zdarzeniem prowadzone są intensywne czynności, zastrzegła, iż z uwagi na ich dobro nie może na obecnym etapie udzielić szczegółowych informacji. Przekazała jedynie wstępne ustalenia dotyczące przebiegu zdarzenia. Samochód szybko odjechał około godziny 2 w nocy ze środy na czwartek do 20-letniego mężczyzny, stojącego wraz z koleżanką przy bramie do jednej z kamienic w Żyrardowie. Podjechał samochód, z którego po otwarciu szyby został oddany strzał. Pocisk trafił mężczyznę w szyję, powodując zgon na miejscu, powiedziała w piątek prokurator Śmigielska-Kowalska. Dodała, iż po oddaniu strzału samochód szybko odjechał. Najprawdopodobniej w samochodzie znajdowały się dwie osoby, zaznaczyła rzeczniczka płockiej prokuratury okręgowej. O zabójstwie 20-latka informowała w czwartek Komenda Powiatowa Policji w Żyrardowie. Odmówiła wówczas udzielenia szczegółowych informacji. Czynności w sprawie prowadzone są wraz z tamtejszą prokuraturą rejonową. W sprawie zabójstwa 20-latka w Żyrardowie zatrzymano dwóch mężczyzn, trwają dalsze czynności. W sprawie zabójstwa 20-latka, do którego doszło w nocy ze środy na czwartek w Żyrardowie Mazowieckie, zatrzymano dwóch mężczyzn. Są oni podejrzewani o związek z tym zdarzeniem. Nie przedstawiono im dotychczas zarzutów. Trwają dalsze ustalenia w sprawie. Przesłuchano ponad 20 świadków. Zatrzymano dwóch mężczyzn, którzy są podejrzewani o związek z tym przestępstwem. Do zatrzymania doszło w jednym z hosteli w Łodzi, powiedziała w piątek rzeczniczka prokuratury okręgowej w Płocku Iwona Śmigielska-Kowalska. Jak dodała, zatrzymanym nie przedstawiono dotychczas zarzutów. Przyznała, iż ze wstępnych ustaleń wynika, że obaj, jako mieszkańcy Żyrardowa, znali 20-latka, który został zastrzelony. Dotychczas w sprawie przesłuchano ponad 20 świadków. Trwają dalsze czynności, w tym także kolejne przesłuchania, podkreśliła prokurator Śmigielska-Kowalska. Zastrzegła, iż ze względu na dobro prowadzonego postępowania nie może ujawnić więcej szczegółów. Rzeczniczka płockiej prokuratury okręgowej zapowiedziała, że oprócz sekcji zwłok 20-latka, planowane jest powołanie biegłych m.in. z zakresu broni i balistyki oraz cyberprzestępczości i informatyki śledczej. Przekazała jednocześnie wstępne ustalenia dotyczące przebiegu zdarzenia. Około godziny 2 w nocy ze środy na czwartek do 20-letniego mężczyzny, stojącego wraz z koleżanką przy bramie do jednej z kamienic w Żyrardowie, podjechał samochód, z którego po otwarciu szyby został oddany strzał. Pocisk trafił mężczyznę w szyję, powodując zgon na miejscu, powiedziała Śmigielska-Kowalska. Dodała, iż po oddaniu strzału samochód szybko odjechał. Najprawdopodobniej w samochodzie znajdowały się dwie osoby, zaznaczyła rzeczniczka płockiej prokuratury okręgowej. O zabójstwie 20-latka informowała w czwartek Komenda Powiatowa Policji w Żyrardowie. Odmówiła wówczas udzielenia szczegółowych informacji. Czynności w sprawie prowadzone są wraz z tamtejszą prokuraturą rejonową, która podlega płockiej prokuraturze okręgowej.